Szanowni Państwo, zbliża się moment, w którym sfinalizujemy akcję rowerowy Kwidzyn. Akcja trwała od 7 września do 30 października. Ideą akcji było promowanie podróży rowerowych, a wzięli w niej udział uczniowie i pracownicy kwidzyńskich szkół. Zasadą było zbieranie pieczątek, czyli dokumentacja podróży, na karcie, którą przygotowaliśmy, i każda szkoła otrzymała taką kartę. Każdy uczeń, który uzbierał 30 pieczątek, czyli udokumentował 30 podróży rowerem, hulajnogą do szkoły, weźmie udział w losowaniu nagrody. A nagrodą główną jest rower, a raczej won, który można wymienić na rower. Nagroda ufundowana przez pana Grzegorza Siupika z firmy Grzeźwer, ze sklepu rowerowego Grzeźwer. I tę nagrodę właśnie za moment wylosujemy. Dla pozostałych uczestników naszej akcji będziemy losowali także pozostałe nagrody. Teraz następuje ten najważniejszy moment. Mamy 55 uczestników, którzy uczestniczyli w akcji. Tu są ich karty. Ja może tylko pokażę. Tak wygląda udokumentowanie podróży rowerowych. I zapraszam może panie do uruchomienia maszyny losującej, mieszającej. Jeszcze przełożę na górę. Na dół. I spośród tych 55 kart poproszę o wylosowanie jednej. To jest karta, która wygrywa. Bon, który można wymienić na rower. Bon w wysokości 1500 zł, ufundowany przez pana Grzegorza Siupika z firmy Grzeźwer, trafi do, już mówimy, trafi do Wiktorii Zaremskiej, klasa 2A, szkoła podstawowa z oddziałami mistrzostwa sportowego. Proszę. Serdecznie gratuluję i życzę powodzenia. Wylosujemy też następne nagrody, a bon trafi do zwyciężczyni naszej akcji. Zachęcamy wszystkich Państwa do podróży rowerowych. Aura teraz nie sprzyja, ale niebawem wiosna i tylko czekać, aż Kwidzyn wypełni się rowerami. Wszystkiego dobrego.